Karolina Filipkowska do mnie dotarła, co oznacza, że będziemy dopytywać o szczegóły prognozy pogody na tle pięknych zachodów słońca. Wiele na to wskazuje. Patrzę na godzinę, chyba tak. Cudownie to wygląda. Aż by się chciało być teraz na plaży i doświadczać tego osobiście. No my tego szczęścia nie mamy, ale za to mamy okazję rzucić okiem, jak to pięknie wygląda. Tak będzie, szczególnie na krańcach północnych w trakcie najbliższej doby. Na pewno, chociaż będą też miejsca, gdzie się zachmurzy, gdzie popada, no i w całym kraju temperatura się obniży. To prognoza na najbliższą dobę. Przez Polskę będzie przemierzać front atmosferyczny. Front chłodny, no to właśnie spowoduje, że wskazania termometrów będą niższe, ale dobra wiadomość jest taka, że ten front będzie mało aktywny, czyli z wielu chmur, które się pojawią na polskim niebie, deszczu będzie niewiele. No, to niezbyt też dobra informacja, bo susza dominuje w większej części kraju, więc ten deszcz bardzo by się przydał, a w długoterminowych prognozach tych opadów mamy naprawdę niewiele. Jutro głównie padać będzie na krańcach południowo-wschodnich, to za sprawą właśnie tego frontu atmosferycznego, a w trakcie dnia klinem zacznie sięgać układ wysokiego ciśnienia i on już na północy da nam piękno rozpogodzenia, a sobota ma być słoneczna w całym kraju. W niedzielę troszeczkę więcej chmur, opady tylko na południu. Warszawa z temperaturą maksymalną do 17 stopni i przebłyskami słońca. Widać ten spadek temperatury dość mocny. No, wskazania termometrów dziś były najwyższe od dłuższego czasu, nawet 27. Mińsk do 9, stolice Skandynawii od 12 do 15, Berlin 19, Paryż 21, Wyspy Brytyjskie od 18 do 19. Szykuje się tam piękny, słoneczny dzień. Półwysep Iberyjski 21, 26, 28 to najwięcej. Gdzie? Rzym, Budapeszt i Bukareszt. Tam właśnie taka temperatura. W naszym kraju w nocy spadek do minimalnie 5 stopni, tyle w Suwałkach. Większe zachmurzenie na Podlasiu, w Białymstoku może pokropić deszcz, ale będą to symboliczne, delikatne opady. Mglista aura w rejonie Olsztyna, Gorzowa Wielkopolskiego czy Szczecina. Nad ranem będzie przeszkadzać kierowcom apel o ostrożną jazdę samochodem. Zawsze powinniśmy uważać, ale kiedy warunki są gorsze, to tym bardziej. Kolejny dzień z większym zachmurzeniem, szczególnie w południowych regionach na wschodzie, ale opady prognozowane są tylko na południowym wschodzie. Większe rozpogodzenia na północnym zachodzie. Temperatura nad morzem tylko 14 stopni, w głębi kraju 16-17. Cieplej na południu do 21 maksymalnie. Wiatr jutro w większej części kraju będzie umiarkowany. Warunki drogowe. Po tym, jak poranne mgły opadną, to w rejonach północnych, na południowym wschodzie kierowcy mogą być zaskakiwani przez opady deszczu. To też ostrzegam. Sobota słoneczna w całym kraju z temperaturą niezbyt wysoką, ale myślę, że w promieniach słonecznych ta odczuwalna będzie dużo wyższa, od 16 do 21. Niedziela z większym zachmurzeniem, ale praktycznie wszędzie jest szansa na chwilę ze słońcem. W południowych regionach może pokropić deszcz, na termometrach do 23 stopni. W kolejnych dniach pięknie nam się rozpogodzi w całym kraju i temperatura wzrośnie nawet do 26 stopni. W środę może pokropić, a nawet zagrzmieć w południowej części kraju. Jutro biometr większej części Polski będzie obojętny tam, gdzie będzie przechodzić strefa frontu, ale podkreślam, takiego niegroźnego biometr będzie niekorzystny, ale ja myślę, że ta prognoza na weekend spowoduje, że wszyscy będziemy mieć uśmiech na twarzy. To mamy nadzieję. Bardzo dziękuję. Dzień. I do zobaczenia. Karolina Filipkowska, no bardzo proszę, taki piękny widok. Karolina zabiera nas w Tatry oczywiście. No ja mam nadzieję, że po tej prognozie pogody nie będzie takiej reakcji, jaką przed chwilą widzieliśmy, czyli wybuchu złości, skakania po samochodach. Bo troszeczkę złych informacji mam. Ten front, który przechodzi przez obszar naszego kraju, jest frontem chłodnym. To też temperatura będzie niższa na ostudzenie tych emocji. Ale chmury, które będą związane z tym niżem, będą raczej niegroźne. Delikatne opady deszczu prognozowane są głównie na krańcach południowo-wschodnich. Poza tym tego słonka będzie trochę mniej, ale padać
nie powinno. A na krańcach północnych znów wkroczy kolejny układ wysokiego ciśnienia i sprawi, że tam niebo nam się pięknie rozpogodzi. Ostatni rzut oka, jak wygląda teraz sytuacja nad morzem i patrzymy na mapę i patrzymy, jak aura będzie nam się zmieniać w trakcie najbliższej doby, bo w nocy popadać jeszcze może gdzieniegdzie. Zobaczmy gdzie i zobaczmy, na jaką temperaturę możemy liczyć. Największy spadek w Suwałkach, tam minimalnie 5 stopni. W rejonie Białegostoku jeszcze może delikatnie pokropić deszcz, ale to będą symboliczne opady. Poza tym w rejonie Olsztyna, Szczecina czy Gorzowa mogą powstawać mgły i zamglenia lokalnie dość silne, które będą mocno ograniczać widoczność. Tu apel do kierowców o rozwagę. Poza tym w większej części kraju rozpogodzenia, miejscami nawet do bezchmurnego nieba. Jutro na Pomorzu, Kujawach i w Wielkopolsce kolejny rozległy, słoneczny układ wysokiego ciśnienia zapewni piękny dzień. No miejscami będzie próżno szukać na niebie chmur. Nie będzie ich, będzie tylko i wyłącznie słońce. Za to odczujemy, no i zobaczymy na termometrach dużo niższe wskazania. Kołobrzeg, Gdańsk 14. Najcieplej w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego, tam do 20 stopni. No i do tego w większej części kraju umiarkowane porywy wiatru. One będą potęgować odczucie chłodu. To też jutro cieplejsze rzeczy, szczególnie w porannych godzinach, z pewnością się przydadzą. Na Warmii, Mazurach, Mazowszu i na Podlasiu nie dobijemy nawet do 20, od 14 do 17 stopni. Zachmurzenie zmienne w drugiej części dnia, od północy będą wkraczać rozpogodzenia i tego słońca będzie coraz więcej. Na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce spore zachmurzenie, miejscami duże, no i możemy spodziewać się opadów deszczu, te głównie na krańcach wschodnich, w rejonie Podhala też może pokropić. Temperatura tu najwyższa, od 18 do maksymalnie 21 stopni. Na Górnym Dolnym Śląsku Ziemi Lubuskiej na termometrach od 16 do 18 zachmurzenie zmienne, w trakcie dnia od północy będą powoli wkraczać rozpogodzenia, no ale parasole możemy spokojnie zostawić w domach. Podpowiem tylko, że sobota słoneczna w całym kraju. W niedzielę troszeczkę opadów na południu, ale też zapowiada się całkiem przyjemnie. Myślę, że alergicy marzą o deszczu. O, to na pewno. I rolnicy, sadownicy, susza niestety doskwiera. Karolina Filipkowska, dziękuję i do zobaczenia. Karolina Filipkowska do mnie dotarła. Powoli żegnamy ten dzień, ale zanim pożegnamy, to dopytamy o szczegóły prognozy pogody. I co szukam tutaj, co bym chciała powiedzieć, od czego zacząć. Zacznę od prognozy na weekend, bo ta genialna, wymarzona, szczególnie sobota, słoneczna w całym kraju i powoli będzie robić się cieplej. Jutro, co prawda, opad deszczu tylko i wyłącznie na krańcach południowo-wschodnich, ale chmur będzie zdecydowanie więcej niż w ostatnim czasie. Przez obszar Polski będzie wędrować chłodny front atmosferyczny, ale z tych chmur, które napłyną, deszczu będzie niewiele. To dobra informacja dla wielu, dla tych, którzy lubią słoneczne dni. No tego słońca troszeczkę mniej niż w ostatnim czasie, no bo zachmurzenie w większej części Polski będzie umiarkowane, ale w trakcie dnia nad krańce północne będzie wkraczać układ wysokiego ciśnienia. Klinem sięgnie właśnie nad północne regiony naszego kraju i zapewni tam piękne rozpogodzenia nawet do bezchmurnego nieba. Temperatura za to będzie dużo niższa. No, do tej pory nie mówiliśmy jeszcze o upałach. Ten upał w tym sezonie najprawdopodobniej według prognoz, które mamy w tej chwili, przyjdzie bardzo późno. Nie przekraczamy 30 stopni w całym kraju. No i to powietrze, które napłynie po przejściu tego frontu atmosferycznego, sprawi, że wskazania termometrów w wielu miejscach obniżą się nawet o 10 stopni. Ale też będziemy cieszyć się słońcem. Pamiętajmy, że ten weekend słoneczny, przynajmniej sobota w całym kraju, w niedzielę może pokropić w południowych regionach. Jutro Warszawa z temperaturą maksymalną do 17 stopni, przebłyskami słońca. Mińsk z 9, ale w Moskwie już 21, Kijów 25. Stolice Skandynawii od 12 do 19, Wyspy Brytyjskie 18-19, Paryż 21, Półwysep Iberyjski od 21 do 26, ale 26 to nie maksimum.
Najwięcej w Europie, 28 w Rzymie, Budapeszcie i Bukareszcie. W naszym kraju w nocy spadek temperatury największy w Suwałkach, tam piątka, poza tym do 13 stopni. Opady deszczu w rejonie Białegostoku, mglista aura w drugiej części nocy i nad ranem w rejonie Olsztyna, Szczecina czy Gorzowa Wielkopolskiego. No i tam szczególnie ostrzegamy kierowców. Widoczność będzie bardzo mocno ograniczona. Uważajmy, no i jeszcze ten rejon opadów, czyli Białystok, tam też trzeba zdjąć nogę z gazu. Kolejny dzień z opadami deszczu, które głównie będą występować na krańcach południowo-wschodnich. Delikatny, symboliczny, przelotny deszcz, no ale jednak będzie padało. To też dobra informacja dla rolników, sadowników. Problem suszy jest dość spory. Zagrożenie pożarami w lasach też coraz większe, no a tego deszczu w prognozach długoterminowych niezbyt wiele. Nie jest to za dobra informacja, no ale większość z nas cieszy się ze słonecznej aury. Jutro najwięcej tego słońca na północy, szczególnie w drugiej części dnia. Te rozpogodzenia będą bardzo mocno widoczne. Za to temperatura, no w dół. Kołobrzeg, Gdańsk maksymalnie 14, w głębi kraju 16-17. Najcieplej tam, gdzie najwięcej chmur. Rzeszów z temperaturą maksymalną do 21 stopni. Kierowcy znów mogą być zaskakiwani przez opady deszczu. Apel o rozwagę. O uważność. Sobota idealna. Słoneczna w całym kraju i już powoli temperatura będzie rosła od 16 do 21 stopni. W niedzielę troszeczkę zacznie się chmurzyć, opady deszczu możliwe w południowych regionach, temperatura od 19 do 23. No i uwaga, nowy tydzień z piękną słoneczną aurą i temperaturą już taką wakacyjną do 26 stopni. W środę może zagrzmieć w południowych regionach, także apel tutaj też o uwagę, o śledzenie tych raportów burzowych. No, mamy teraz sezon, w którym będziemy mieli obfitość tych zjawisk. Jutro w strefie frontu atmosferycznego biometr będzie niekorzystny. Poza tym aura będzie obojętnie wpływać na nasze samopoczucie. Temperatura odczuwalna od 11 do maksymalnie 16 stopni. Jutro porywy wiatru umiarkowane w całym kraju. To też to odczucie chłodu będzie potęgowane. Do tego napływ tego chłodnego powietrza z północy. No jeden dzień takiej gorszej pogody. Chociaż też, czy jest na co narzekać? No chwilę odpoczniemy i będziemy się cieszyć znów słońcem w sobotę. Karolina Filipkowska, dziękuję Karolina. Dzięki. I do zobaczenia.